Hej, Twiórka, dzisiaj mamy 24 grudzień i chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Mam nadzieję, że wysłuchacie tych kilku słów, które chciałabym Wam powiedzieć i zapraszam. Dzisiaj chciałabym złożyć Wam życzenia ode mnie dla Was. Jestem dosyć kiepska w składaniu życzeń, raczej tragiczna, nie cierpię składać życzeń i nigdy nie wiem, co powiedzieć, ale dzisiaj tak stwierdziłam, że chciałabym Wam podziękować. Chciałam Wam powiedzieć kilka właśnie miłych słów na te święta i dlaczego by tego nie zrobić. Przede wszystkim standardowo chciałabym Wam życzyć wesołych świąt, aby one były wesołe, aby one były radosne, aby one były spędzone w rodzinie. Bo jak Wam bardzo często powtarzam, rodzina w święta jest najważniejsza i to z nią powinniśmy dzielić właśnie ten najmilszy czas. Życzę Wam również, abyście nie uciekali od stołu jak najszybciej się da, tylko żebyście siedzieli do bólu, rozmawiali, dzielili się emocjami, abyście się uśmiechali, abyście po prostu spędzili ten dzień, te kilka dni świąt w jak najlepszej atmosferze, z jak najlepszymi humorami, jak najlepszymi emocjami i abyście potem cały rok wspominali, jak było pięknie. I to, czy spędzicie wesołe i fajne święta, w dużej mierze zależy od Was, od Waszego podejścia, a więc życzę Wam bardzo serdecznie, aby Wasze podejście w te dni było dużo lepsze niż w inne dni. Jeśli jesteście dosyć negatywnie nastawieni do świata, przestańcie. Po prostu uśmiechnijcie się i dajcie się ponieść świętom. Pamiętajcie, że w ten dzień nie prezenty są najważniejsze, a więc jeśli nie dostaniecie tego, czym od zawsze marzyliście, tego, czego chcieliście, to nie jest koniec świata, bo istnieje jeszcze milion okazji, na które możecie dostać swój prezent. Może sobie kiedyś będziecie mogli możliwość to kupić, a więc po prostu niech sprawi Wam radość to, co dostaniecie. Uśmiechnijcie się, podziękujcie i cieszcie się z tego, co dostaliście, bo zapewne Wasi rodzice stanęli na głowie, abyście to dostali i po prostu bądźcie im za to wdzięczni. Pamiętajcie, że święta Bożego Narodzenia to 3 dni, które naprawdę możemy poświęcić tylko i wyłącznie dla rodziny. Nie musimy uciekać do znajomych czy gdziekolwiek indziej. Poświęcimy ten czas właśnie w 100% rodzinie, bo jeśli ją macie, to dziękujcie za to, że ją macie. Musicie sobie zdawać sprawę, że niektórzy marzą o tym, aby mieć rodzinę, marzą o tym, aby spędzić święta w rodzinie, a na przykład spędzają je w domu dziecka albo w jakichś rodzinach zastępczych. I w takich momentach powinniśmy myśleć o takich ludziach, myśleć, jakie mamy ogromne szczęście, że my możemy usiąść z jakąś częścią naszej rodziny albo z ogromną częścią naszej rodziny przy jednym stole. Pomyślmy sobie, jakie mamy szczęście i doceńmy to właśnie w święta Bożego Narodzenia. Życzę Wam również, aby nowy rok był pełen wrażeń, w ten sposób powiedzmy. Będę Wam życzyć, aby był pełen wrażeń, pełen zmian, abyście mieli masę celi, abyście działali w życiu, abyście nie stali w miejscu, tylko działali. Możecie brać przykład ze mnie, zobaczcie, ja cały czas coś robię, cały czas coś zmieniam, cały czas działam. Jeśli chcecie się podprzeć moim przykładem, to bardzo proszę, możecie, tylko po prostu działajcie w swoim życiu. Życzę Wam z całego serducha, abyście spełnili wszystkie postanowienia, jakie chcecie, abyście w ogóle zaczęli robić postanowienia, abyście chcieli zmieniać coś w swoim życiu. I jeśli nigdy nie możecie się do tego zmotywować, to myślę, że nowy rok jest najlepszym powodem właśnie na zmiany. Jeszcze raz, dużo uśmiechu, dużo radości, dużo miłości, wszystkiego, czego sobie zapragniecie, życzę Wam w te święta Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, że ja tu z Wami zostaję. Mam nadzieję, że przez kolejny rok będziemy razem się wspierać, razem pracować, razem współpracować. Wiecie, że możecie na mnie liczyć. Ja wiem, udowodniliście mi już tyle razy, że również mogę na Was liczyć, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że spędziliście ten cały rok, cudowny rok ze mną. I właśnie mam nadzieję, że kolejny rok będzie Was jeszcze więcej i również będziemy mogli spędzić go razem. A więc widzimy się już jutro. Życzę Wam miłej Wigilii, abyście dużo się najedli, jedzcie jak najwięcej, bo później pewnie już nie będzie. I widzimy się już w następnym. Pa, kochani!